spojny, które maszyny zostawiają, są, można powiedzieć, idealne. Potencjał jest bardzo duży, jeśli chodzi na pewno o szybkość wykonywanych elementów. Ogólnie przyspieszyło pracę trzykrotnie, można powiedzieć. Naprawdę można powiedzieć trzykrotnie. Nie? Obróbka jest znacznie prostsza. Przetopy są bardzo dobre. Tutaj jak się pospawa, to chłopaki biorą na szlifiernię i dosłownie tylko raz przejadą. Nie ma tego godzinnego szlifowania. Proces adaptacji ogólnie, żeby samemu spawać, to jest maks 2 dni. I można wszystkiego spróbować. Metodą, można powiedzieć, prób i błędów. I potem to jakoś idzie, tak? Bardzo zainspirowała nas ta szybkość spawania i jakość. Pomogło to w rozwoju firmy. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Staramy się w sumie nie czyścić spawów, ponieważ one naprawdę, tak jak mówię, wyglądają już rewelacyjnie. To jest dobre rozwiązanie do wszystkiego, tylko trzeba na początku sobie przysiąść, popróbować sobie, pogrzebać przy prądzie, pogrzebać przy tym natężeniu wszystkiego. Panel sterowania jest zrozumiały i prosty. Ustawienia są ogólnie łatwe. Bo jest czarno na białym pokazane, tak? Wybieramy grubość, wybieramy rodzaj materiału. Na podajniku dostosowujemy sobie prędkość podawania drutu, więc jest to naprawdę łatwe i każda osoba po krótkim szkoleniu da radę. Nie? Dla mnie zabawka. Moim zdaniem nawet dziecko by to potrafiło obsługiwać. No ja jestem zadowolony.